Siemano, siemano, siemaneczki, z tej strony Świadomski. Witam was serdecznie w czwartym odcinku z trenera narodowego Kazachstanu, oczywiście DS4. Dzisiaj Klingenthal, oczywiście, będzie nas czekał. Liderem Pucharu Świata jest Ryu Kobayashi, który po czterech konkursach ani razu nie wygrał, ale za to wygrał Leinster, Kraft, Wellinger, Granerud. Najlepszy z Kazachów, 24. Światosław Nazarenko, z dorobkiem 43 punktów. Potem mamy Tkaczenko i Dejwiatkina, kolejno 6-4 punkty. Niestety Ilja Mizernik jeszcze bez punktu. Dzisiaj też to jest nowe położenie monitora. Mam teraz go bardziej bliżej, więc może też bardziej będę skupiony przy skokach. Ale to tylko tak testowo dzisiaj po prostu na dzisiejszym odcinku. Rozpoczynamy Klingenthal oczywiście. Rozpocznie z numerem pierwszym Radek Grydy, a pierwszy z Kazachów Ilja Mizernik. Zobaczmy, Ilja Mizernik. Może do nam pierwszego punkty, ale na skok na 130 prawie to znaczy to raczej daje to klawę szansę. No właśnie, a zaraz nikt te dewiatki. Dorobkiem 4 punktów w paru świata. Zobaczmy, wybił się z progu, ładnie 3 leci, ale za to punkty. To niestety 18 jest jeszcze za Ilią. No ale to teraz kolejny trzeci już Stierni Tkaczenko. Zobaczmy, jak się poradzi Kazach. O, dobra się z progu. Leci, szybuje, to będzie dobry skok. No, ten skok ma szansę na bicie w 50. A Ilja i Nikita raczej szans nie mają żadnych. Idę rępią z Paszka i teraz Światosław Nazarenko. Zobaczmy Nazarenko, jest strasznie mocny i nadboczny. 2 metry. Ale Światosław jest na razie w wyśmienitej formie! Światosław to pokazuje i kończy kwalifikację na miejscu 8. Wyprzedza takich zawodników jak Stefan Kraft. Kamila Stocha wyprzedził nawet. A gdzie jest Granerud, to się pytam. 59. Granerud nie ma awansu do konkursu. Coś niesamowitego, ale niestety tylko dwójka niestety znowu Kazachów wystąpi w konkursie głównym. Pierwszy z Kazachów, Siergiej Tkaczenko. Jest taki lekki wiatr pod narty, jest taki no, boczny, mocny bardzo wiatr pod narty, ale taki też boczny i pod narty. Siergiej Tkaczenko! Poszybował daleko, daleki skok. Światosław Nazarenko, 32 numer startowy tego Kazacha. Zobaczmy, jak sobie poradzi Światosław. Przed z progu, leci daleko, daleko, daleko! Będzie w swojej czołówce, 10. 19 Światosław, 12 Siergiej Tkaczenko, ex aequo z Ryu Kobayashi, z obecnym liderem Pucharu Świata. No dobra, druga seria, pierwszy z Kazachów Światosław Nazarenko, 32 numer startowy. Zobaczmy. Wyszedł, chyba nie spóźnił. Oj, 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 dobry skok to był, bardzo dobry skok, 138 metrów. I teraz 12 Siergiej Tkaczenko. Czy wytrzyma presję? Światowska. Wyszedł ładnie, to może być miejsce w tej czołówce. Trzeci! Przed Światosławem, on 2/10 wyprzedził Światosława. I niestety nie kończymy tylko w 10, ale Siergiej jest 11, a Światosław 13. Jest to bardzo dobry występ tutaj Kazachów. No i Światosław się mocni, bo 21 miejsce w generalce. A Siergiej Tkaczenko z dorobkiem 30 punktów jest na 35 miejscu. Nikita Dewiatki nadal stoją punktami, a Ilja Mizernik niestety nadal jeszcze jest bez punktów. Teraz będziemy mieli drugi konkurs. W Klingenthal. Ilja Mizernik. Pierwszy z Kazachów. Zobaczmy. Ilja Mizernik. No, no, co to może być?
Hej, Nikita Dywiatkin. Kazachstan oczywiście. Chyba za mało. Dziewiąty, no. No, jeszcze ma szansę. Dobra, Siergiej Tkaczenko. Po bardzo dobrym występie oczekujemy od niego oczywiście awansu do konkursu głównego. No i raczej powinien być. Oj, chociaż takich problemami leciutko w zlocie. Z awansem oczywiście. I Nikita Dywiatkin też dostał awans. I nasz najlepszy Swiatosław Nazarenko, który awansował na 21 miejsce w generalce. Swiatosław. Bardzo ładny. 20. Więc dzisiaj w tym konkursie wstąpi wszyscy będą sobą. 10 numer Ilia Mizernik. Zobaczmy. Jeszcze żadnego punktu kiedy nie zdobył w Pucharze Świata, ale może dzisiaj się to zmieni. Niestety, raczej zaprzepaścił sobie szansę. Krótki spot. Zdobył się 3,5 metra. Teraz 12 numer starta wynik Tady Gatkin. Zobaczmy. Zobaczmy, jego skok ładnie leci, ładnie szybuje i to leci krótka. Trzecie miejsce, do 36 metrów. Jeszcze to nie daje mu awansu, ale zobaczmy teraz, Jelki Tkaczenko. Właśnie musi poczekać, nasz zawodnicy będą mieli z awansem pewnie. Zobaczmy, Tkaczenko. Przed z progu, ładna sylwetka w locie. Skok przyzwoity. Dziewiąty. Raczej mamy Tkaczenko i Dywiatkina z awansem, ale zobaczymy teraz. Swiatosław Nazarenko. Zobaczmy Swiatosława. Swiatosław. No trochę chyba spóźnił, ale chyba będzie. 18. Tak jest. Nie! 30. O Boziu. 30. 30 Swiatosław. 23. Siergiej Tkaczenko, egzekwu z nim Zajcem oraz 14 Nikita Dywiatkin. Poczną drugą serię Swiatosław Nazarenko. Zobaczmy. No trochę fartownie awansował, ale uważam, że awansował. Zwiększył swój dorobek punktowy na pewno. Oj, no teraz! Dobra, klasa. Jak trzeba skakać. Siergiej Tkaczenko skoczył tyle samo, to Swiatosław, ale miał bardzo dobre noty. Zobaczmy, Siergiej. Tkaczenko agresywnie się położył, ale gdzie krótki jest? Za Swiatosławem. Ale zobaczmy, najlepszego Kazacha w pierwszej serii. Nikita Dywiatkin, zobaczmy. Zobaczmy. Nikita Dywiatkin. Czy wytrzyma presję? Nikita Dywiatkin! No będzie to krótszy. Krótszy, siódmy. A tak będzie najlepszy z Kazachów. Nikita Dywiatkin 17, Swiatosław Nazarenko 19, a Tkaczenko 22 chyba. Tak wygląda klasyfikacja po 6 konkursach już. Swiatosław jest 18, Siergiej 35, Nikita Dywiatkin 47, a Ilia Mizernik nadal bez punktu. Dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Teraz idę trzeci odcinek oglądać na YouTube'a. I co, trzymajcie się, yo!